Ekipa zielonogórska, z którą był tam Lucjan Gościak, zdobyła 27 punktów, tyle co Leszczyńska Unia, i te dwie ekipy ex aequo plasowały się na pierwszej pozycji, a teraz Luis Szczelbicki, Kujawa i Dym. Kto najlepiej? Zgodnie z oczekiwaniami Chris Louis. Jak pojedzie Dawid Kujawa, on teraz przy krawężniku. No i dał się wyprzedzić, proszę Państwa, Luis Szczelbickiemu. Niespodzianka, 21-letni wychowanek Leszczyńskiej Unii na prowadzeniu. Zanim Chris Louis, on na pewno będzie atakował, a trzeci jest Dawid Kujawa, który wyprzedził Piotra Dyma. W tej chwili ułożyło nam się tutaj na 3-3. Zbliża się teraz Chris Louis do Daniela Strzelbickiego. Atakowany jest tam także Kujawa przez Piotra Dyma. Znów stworzyły nam się takie pary. Czy teraz Louis wyjdzie na prowadzenie? Po wewnętrznej, nie? Jednak Strzelbicki nie dał się wyprzedzić Anglikowi. Może teraz, tak, Chris Louis zarzuciło tam Strzelbickim i Anglik na prowadzeniu. Można rzec, wszystko wróciło do normy, ale tutaj upadek zanotowaliśmy na trzeciej i czwartej pozycji. O motocykl Dawida Kujawy zahaczył Piotr Dym. Druga kolizja w dzisiejszych zawodach. Dym leży na torze. Wyścig szósty oczywiście zostaje przerwany. Twarda nawierzchnia, no ciekawe. Miejmy nadzieję, że zawodnik gospodarzy Piotr Dym, 23-latek, nie doznał żadnej kontuzji. I dziś ujrzymy go na torze. Wyjeżdża oczywiście karetka. No już drugi upadek, proszę Państwa, w dzisiejszych zawodach. Przypominam, w pierwszym wyścigu na pierwszym łuku upadł Mariusz Manda. No i ciekaw jestem, jak to się wszystko potoczy. To jest z Piotrem Dymem. Zawodnik wstaje, za co jest nagradzany gromkimi brawami. Decyzja sędziego jest tutaj mniej istotna. Najważniejsze jest zdrowie zawodnika. Ale Piotr Dym zdaje się być twardym mężczyzną. Wraca o własnych siłach do parkingu. Jeszcze musimy poczekać na decyzję sędziego, arbitra dzisiejszych zawodów. A więc pan już speaker podał, że pan Jan Banasiak z Częstochowy, arbiter dzisiejszych zawodów. Tutaj nie było wątpliwości, ale poczekaliśmy na oficjalny werdykt. Wykluczył Piotra Dyma za spowodowanie upadku, a więc wyjść.